ograniczała przywileje magnater i szlachty, ograniczała tak zwaną złotą wolność szlachecką, jedną z przyczyn utraty naszej niepodległości. Konstytucja majowa odegrała bardzo ważną, doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego państwa polskiego oraz szerzenia postaw patriotycznych i tworzyła klimat do walki o całość i wolność Rzeczypospolitej. Też wkrótce miało swój wyraz w powstaniu kościuszkowskim w 1754 roku. Była także i jest po dzień dzisiejszy drogowskazem i wzorem dla przyszłych pokoleń Polaków. Niestety, Konstytucja 3 maja i związana z tym wielka próba reform i naprawy Polski została przekreślona już w 1792 roku. Przyczyniła się do tego targowica, po dziś dzień symbol zdrady Państwowej Straży Pożarnej w Dłoniu, wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłoniu, Bieniewicach, Bieniewie i Górnej Wsi. Bardzo Wam dziękuję za Waszą ofiarność, poświęcenie i zawsze gotowość do niesienia pomocy. Dziękuję za udział w uroczystościach gminnych, również dzisiaj. Dziękuję wszystkim sztandarom. Z racji Święta Strażaków przekazuję Wam najlepsze pozdrowienia, życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Oby jak najmniej było przykrych zdarzeń, a tylko samych świąt i uroczystości. Serdecznie dziękuję także naszej orkiestrze strażackiej, dzisiaj obecnej, na ręce kapelmistrza druha Jacka Otowa. Dziękuję bardzo. Mieszkańcy Włonia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy oto dziś do apelu pamięci w Błoniu, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie! Do apelu! Wołam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie! Do apelu! Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie! Do apelu! Wzywam wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie! Do apelu! Do Was zwracam się, potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną na zawsze w nasze serca. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie! Do apelu! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych. Będą salwy strzelać, nie? Będziemy zatykać, panie? Ty się boisz, tak? Drugi szereg. O, zobaczysz, jak zaraz będą strzelać. Napad! O. Lud!
straży honorowej. Trzeba władzy. Trzeba Szanowni Państwo, przechodzimy do ceremonii składania kwiatów przed pomnikiem hymnu narodowego. Bardzo proszę o składanie kwiatów. Pod dyrekcją Króla Jacka Motoła. Chciałbym także na zakończenie podziękować naszej pani prowadzącej, pani Olimpii Markiewicz. Proszę o szczególne brawa, bo pani Olimpia już po raz kolejny pięknie prowadzi nasze uroczystości i jest pracownikiem Wydziału Oświaty naszego Urzędu Miejskiego. Bardzo dziękuję także naszej licznie przybyłej tutaj młodzieży. Dziękuję przedstawicielom Policji z naszego Pana Warszawskiego Zachodniego, panu zastępcy komendanta powiatowego Policji. Dziękuję, że thank you.